Dzień dobry, nazywam się Adam Fulara, jestem nauczycielem programowania w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. Chciałbym Wam dziś opowiedzieć kilka słów o kierunku technik programista. Nie wiem, czy wiecie, że jesteśmy pierwszą szkołą w Polsce, która ten kierunek dla Was otwarła. Było to w 2017 roku i w tamtym czasie tylko jeszcze jedna szkoła w Polsce w swojej ofercie ten kierunek posiadała. Do napisania programów nauczania, ponieważ jestem jednym z współautorów tego programu, zachęciło mnie to, że można tyle zarobić. Jest to zawód przyszłości i to chyba jedyny taki zawód, gdzie zdarza się, że 20-letni chłopak zarabia tyle, ile chirurg z 20-letnim doświadczeniem. Nie sądzę, aby to było możliwe w jakimkolwiek innym zawodzie. Można się nauczyć programowania u nas w szkole, ponieważ wszedłem sobie dzisiaj na plan lekcji i otworzyłem przypadkową klasę technika programisty. Policzyłem godziny i tam tygodniowo wyszło mi dokładnie 17 godzin. Policzcie sobie, 17 godzin tygodniowo przez 5 lat naprawdę można się świetnie nauczyć. Przedmiotów zawodowych, mówię o przedmiotach zawodowych. A przedmiotów zawodowych uczą u nas w tej chwili już taka odmłodzona kadra, można powiedzieć, złożona z prawdziwych programistów, nie z nauczycieli, tylko ze specjalistów pracujących w innych firmach. Pozyskaliśmy takich kilka osób. Część z nich jest moimi absolwentami. Ja ich kiedyś uczyłem, później skończyli informatykę, założyli swoje firmy. Obecnie jeden dzień w tygodniu na przykład poświęcają na edukację młodzieży. A czego uczymy w szkole? Uczymy pisania aplikacji komórkowych, piszemy też strony internetowe, aplikacje webowe, front-end tak zwany, czy bazy danych po stronie serwera, czyli tak zwany back-end. Piszemy też aplikacje na komputery standardowe, takie jak są potrzebne też na przykład do matury, ale oprócz tego jeszcze w programie nauczania mamy mikrokontrolery. W tym nowym już może jest mniej, ale w tym starym było sporo, w tym z 2017 roku. I to jest to, czym się zajmuję zawodowo ja. Czyli małe urządzenia wielkości palca, które mają moc obliczeniową starego Pentium. 72 MHz, 32 bity i naprawdę piękna sprawa, 10 zł coś takiego kosztuje taki układ. W tej chwili piszę oprogramowanie na te układy w języku C++ dla firmy Siemens. Chciałem Was zachęcić, ponieważ jedną z najpiękniejszych rzeczy w tym zawodzie jest to, nie to wcale, że można tyle zarobić, tylko to, że możecie być też kreatorami. To znaczy, pewnie słyszeliście, każdy z Was słyszał takie słowa jak startup. Tak naprawdę możecie sobie coś wymarzyć i to zaprojektować, a później wykonać na komputerze. I to może być wszystko od małego programu, który działa na komputerze, po robota i sztuczną inteligencję, która gdzieś tam działa w chmurze i wykonuje jakieś zadania. Możecie stworzyć program, którego nikt prędzej nie napisał. I to jest chyba najpiękniejsze w tym zawodzie. To jest to, co powoduje, że może być on taką pasją na całe życie. Do zobaczenia we wrześniu.